Witamy wszystkich, jest godzina za 10.13. Panowie, kolejny gołąb wrócił z tych Budapesztów. Po 5. dniu. Pach, wchodzi. Wpada. Andrzeju, kolejny wrócił. 5. albo 6. dzień. Teraz przyjechałem. Proszę zobaczyć, znaki niebieskie. Kolejny gołąb. No jest mistrzostwo, panowie. Chodź, mały. Proszę. Kolejny gołąbek wrócił. Znaki niebieskie. Stary gołąb. Proszę zobaczyć. Tu jest. O tu, tu, o tu. To są gołębie, co, panowie? 6. lub 5. dzień. Myślałem, że mój jakiś uciekł. Ale to jest... Tu pan. Sąsiad gania. Powypuszczamy to trochę, może coś przyklapnie. Dzieciaki. A spacer. Bez latania dzisiaj. Spokojnie, grzecznie. Wypad. Opalać się. Trzymacie czas opalania do niedzieli. Odpoczynek. Bo od niedzieli zaczynamy treningi. Ten coś. Maluchy, no wypad, wypad. Opalać się. No opalać się. Hop. Opalamy się. I tu też, opalać się. Słońce grzeje na pojemnik. Sąsiad gonił. Proszę. 3 minuty, siedzą gołębie, gorączki. Co to jest? Tak jest wszędzie. Tak jest wszędzie, panowie. Nie ma. U mnie tak nie jest. Dzieciaki, opalać się. Gorąco, rano strasznie padało, w nocy lało, burza. No sam, wszystko woda. Wszędzie woda. Wszystko mokre. Sąsiada już nie chodzą gołąbki, pogoda się piękna zrobiła. Budapeszt, proszę państwa, wrócił. Po 5 lub 6 dniach, nie pamiętam. Po 6 chyba. Tak, po 6 dniach Budapeszt wrócił, odpuszczenia. Siwy. Dach jest cały, niech się opalają gołąbki. Pozdrawiam wszystkich. A widziałem tam dużo kciuków w górę, panowie. Serdecznie wam dziękuję jeszcze raz. Filmy będę wam nagrywał, nie martwię się tymi, co tam komentarze niedobre piszą albo dają kciuki w dół. Będą ciekawsze filmy, fajniejsze. Tylko jak to będziemy trochę puszczać. Dzisiaj bym nie nagrywał, ale że Budapeszt wrócił. Nie wiedziałem, co za Budapeszt. Okazało się, że to z tamtego lotu. No mówię, nagram wam, coś pokażę, jak gołębie uparte i cwane i wracają. Dobra, pozdrawiam wszystkich, pogody się robią. Do zobaczenia na kolejnych filmach.